Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Jestem Soul, a my gramy w sąsiadów Popiół i Zamęt. Jesteśmy już w planszy numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chyba, jeśli się nie mylę. Rodzinka z piekła rodem znów ruszyła do akcji. Mamuśka nie może się oderwać od azbestowych pieluch. What? Sprzedawanych na tutejszym bazarze. Sąsiad także znalazł sobie nowe rozrywki. Jak przyjeżdżka na świętej krowie, czy spacer po rozżarzonych węglach. To wymarzona sytuacja dla Woody'ego. Nie da się ukryć, że może tak być, że to jest wymarzona sytuacja dla nas. Popiół i Zamęt, odcinek Sąsiedzi z piekła rodem. Dobra. Czekajcie, bo ja nie wiem, co tu można robić. A nie, ona tutaj jest, ta babcia. Ona będzie teraz wchodziła do przebieralni. Dobra, coś zebrałem, zapałki. To jest za płyta. Dobra, schowaliśmy się, moi drodzy. Teraz patrzmy. Mamy tak, mamy scyzoryk, mamy kanister benzyny, mamy zapałki, mamy protoplasta dzisiejszych suszarek do włosów. I mamy też pieluchy. Co by tu zrobić? Nie wiem, co z tą maszyną trzeba zrobić. Zastanowić dobrze, wiecie? Co, przycisz muzykę, proszę, że nie mogę, no już przyciszam ją 10 razy, zawsze ta muzyka taka przyciszona była. Benzyna na węgiel, nie wiem czy na węgiel, czy tutaj chyba jest takie coś do topienia. Czekajcie. A on co tutaj robi? Pokrywa studzienki. Co on tu robi z tą... On ściąga buty, to na pewno coś jest do zrobienia z tymi klapkami. Tylko co? A bo on w klapkach chodzi. Coś mu trzeba z klapkami zrobić. I to jakieś combo. I coś z lodem, ale nie wiem. Powiedział, że trzeba dać jedzenie bykowi i kupę do maszyny później. Zaraz zobaczymy, tylko nie wiem, co ze studzienką niby trzeba zrobić. Niech on sobie pojeździ na tym. Dobra, to mądre jest. O kurwa, złapie nas. No ładnie. Dobra.
kwiatki dajemy krowie, tak? Dobra, czekajcie. Tutaj jeszcze wodę. Ten idzie do fakira. Dobra, mamy pierwszą sztuczkę zrobioną. Dobra, idzie teraz tutaj. Kurde, znów mnie złapał. Ach, nie mogę przejść. Czemu ta nie chce odlecieć, ta? Nie rozumiem tego. Dałem zapałki do studzienki, a to nie do końca zadziałało. Dobra, chyba nie zdążymy już. Kurde, lody będzie chciał, ja już jestem za lodami. Już zrobiłem te lody. Nie wiem co z tymi zapałkami. Nie wiem co z tymi zapałkami, moi drodzy. Ktoś wie, co dziś, co z zapałkami trzeba zrobić? No kurde, to teraz znów mnie złapie chyba. No i popatrzcie, ja mu te... O kurde, ja mu te węgielki nie no, nie wsadzę... A, fuck, nie wsadzę mu. A widzicie, czemu ja teraz wrzuciłem, a to się nie zapaliło? Teraz wrzuciłem, a się nie zapaliło, moi drodzy. Czemu tak jest? Dobra, jeszcze raz to samo. Już wiem o co chodzi. Dobra. Ten idzie tam, a my idziemy tutaj. Coś było nie tak.
Co się stało? Czemu krowa nie zrobiła placka? Dobra. A, teraz w ogóle wywaliło całą dziurę tutaj. Wcześniej nie było tak. Widzieliście to? Scyzoryk na krowę? Scyzoryk na krowę? Co ja mogę z scyzorykiem krowie zrobić? Aha, pewnie osiodło je ściągnę. Albo coś. Dobra. Podpalił się, okej, to jest pierwsze, on się podpalił. Dobra. Scyzoryk na krowę, tutaj... Dobra, i wpada do dziury. Okej, dwie gwiazdki, dzięki. Tak, tak, to już mam obczajone te. Jeszcze coś z krową, pewnie trzeba jej ten pasek odpiąć. Okej, zdenerwował się dość mocno. Ale to dobrze, chyba mu serce staje. Chyba mu serce staje. Całkiem nieźle nam to idzie za tym drugim razem. No fuj, ale oblech to jest. No i idzie na tą krowę. Nie, tam placka nie trzeba. Szkoda, że placka nie trzeba z tyłu zostawić, żeby na przykład on na niego wdepł jeszcze, jak będzie zeskakiwał. To by było śmieszne. Uuu, co się tu dzieje? Patrzcie, nie wkurzył się na maksa. Myślałem, że jednak się uda. Zabrakło kawałeczka, małego kawałeczka. Sąsiadowi nie udało się jeszcze zyskać przychylności Olgi, ale troskliwa opieka mamusi zaczyna mu wyraźnie doskwierać. Niestety całą złość sąsiad przelewa na bogu ducha winnego słonia. Ale biedne zwierzę ma tajemniczego obrońcę, który już planuje zemstę. Jest to Woody, czyli my. Czy wrzucę dzisiaj do archiwum Altis? Altis będzie jutro, wiecie? Kość? Oh fuck. Nie. Nie, bo mama śpi. Się budzi już. No, tu jest mamuśka, tu jest Olga, tak? On już leci mamusi tutaj porobić. Gdzie ten Woody jest? Dobra. Tak, mamuśka wstała. Dobra, on idzie do słonia, mama śpi dalej.
coś tutaj musimy ściągnąć. Dobra. Stanik Olgi trzeba zabrać. Tylko po co? Kurde, nie było na to czasu, żeby zabrać. Kij do krykieta. Olejek. Dobra, nakrzyczała na niego. Zabierzmy jej stanik. Nie, to teraz nie zdążymy nic zrobić. Kałamarnicę żeśmy wzięli. Ale jazda. O kurde, zauważyła nas. No nic, nic się nie stało. Kij może być dla słonia. Ale co z tymi arbuzami? Dobra, mamy już procę. Ale co z tą procą? Może coś tutaj? Dobra, coś zrobiliśmy. Aha, kałamarnicę w turban, okej. Dobra, kolce mu podłożyliśmy. No nie, znów nas mama zauważyła. Dobra, kolce na leżak to poszły, to jest standard, kolce na leżak. Co z tym, co z tym tym? Co to są w ogóle? Nie, złapie mnie. Ale mi się udało fartem. Ups, to go mama chyba pobije. Olejek na deskę do skakania? Przecież oni nie skaczą. Dobra. Aha, żeby... No nie, mama mnie złapała. Dobra, ale już chyba widzę, co trzeba zrobić. No, jak zwykle na dwa podejścia to muszę robić. Dobra, ale teraz to już szybko zrobimy, bo już wszystko wiem. Dobra, łapię to. Teraz idę do góry. Biorę kość. Dobra.
Gdzie ten Woody idzie? Co on tam siedzi i się rozgląda? Mama go woła. Dobra, kij do krykieta. Okej, okay, to. Dobra, ten do słonia idzie, a my bierzemy tutaj. Okej. Dobra, chyba już wiem co i jak. Dziękuję oczywiście wszystkim za pomoc. Naprawdę się przydaje. Nie jest to wbrew pozorom takie proste wszystko. Dobra, tu. Mama zdenerwowana już go woła. I teraz my wkraczamy. Widzicie co? Poczekamy tu jeszcze chwilę na niego. Teraz sobie turban założy. A tu ręką macha. Ile będzie tego stanika szukać? Mogła zasłonić kocem albo czym. Kostki nie damy chyba jak nie ma psa, nie? A damy. Coś tu mi się wydaje jeszcze jest z tym dachem. Nie wiem co. A może nie. Już go mama idzie zlać za pieska. No na pewno, teraz to mnie mama dorwie. Ale to mnie zrobili teraz. Dobra. No i zrobiliśmy. A czemu ten pies je tą kość? I co to mam mu niby dać? Dobra, kolejne dwa. To niewiele mi zostało już rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy mogę jeszcze igły wziąć. Że tu je mogę jeszcze dać. To chyba jakieś kombo miało być. Co z tą kością? On go ugryzie pewnie. Aha, bo on spadł do bez wody. Dobra. Do basenu bez wody spadł i dlatego. Tutaj trzeba było i kamłamarnicę i kolce dać do tego kapelusza i to by było kombo. O, a teraz to już nie będzie komba. No on w ogóle nie skakał do basenu ani razu, to nie o to chodziło, że on skakał do basenu, tylko o to, że on tam się zbliżył do psa i go pies utonił.
A może to nie było combo, może teraz spróbuję złapać i się ukuję. A jest jednak, patrzcie. No, moi drodzy, udało się kolejną planszę przejść. A co to? Sąsiad za burtą? Nie, to jeszcze nie jest finał. Na pewno są jeszcze jakaś jest na wyspie, moi drodzy. Moi drodzy, czekajcie. Przedostatni etap podróży, jeszcze na dwa zostaną. Zróbmy sobie przerwę, żeby te dwa zostały na ostatnie pół godziny. Bo tak to nam później jedna plansza zostanie, moi drodzy. I zaraz do was wracam.